Cześć, Jarosław Stadnik, medyczno-marihuana.com. Spotykamy się dzisiaj z Pauliną Janowicz. Cześć, Paulina. Witajcie. Na czwartej międzynarodowej konferencji medyczno-marihuana w teorii i praktyce we Wrocławiu. I porozmawiamy sobie troszeczkę tutaj z Pauliną na temat ostatniej sytuacji, jeśli chodzi o pozew sądowy dotyczący Centrum Zdrowia Dziecka. Paulina, powiedz coś proszę więcej na ten temat. Skąd ten pomysł w ogóle? Zwróciła się do mnie chwilę po śmierci Oli Fundacja Helsińska do spraw ochrony praw pacjenta i zapytali się, czy w ogóle czy podołam, czy dam radę i stwierdziłam, że tak, chcę ten temat podjąć z uwagi przede wszystkim na to, żeby ochronić gdzieś innych pacjentów, tak, że jeżeli powiedzmy Oli no, uratować nie mogę, ponieważ Oleńka zmarła, no to może ta sprawa otworzy oczy innym lekarzom i uchroni się przed takimi procederami, do których, że tak powiem, Oleńka gdzieś była wrzucona do takiego wora z tym importem docelowym, z tą docelową, jak ja to mówię, procedurą skazywania pacjenta na śmierć i dzięki temu uchronimy innych pacjentów. Tym tematem zajmuje się Kancelaria Prawna Clifford Chance z Warszawy. Robią to pro bono. Pozew ma ponad 80 stron. Póki co na razie czekamy na odzew ze strony Centrum Zdrowia Dziecka oraz doktora Kuczyńskiego również personalnie, ponieważ on został tak jakby osobno pozwany, tak? Czyli mamy dwa różne pozwy. Dlaczego? Dlatego, że doktor Kuczyński po tym, jak doktor Bachański został odsunięty od swoich obowiązków z uwagi na to, że według tak ówczesnej władzy Centrum Zdrowia Dziecka, czyli doktor Syczewskiej, dyrektor Syczewskiej, zrobił coś według nich nie tak, jak powinien, co zostało oczywiście potem wszystko wyprostowane i cofnięte były zarzuty. Niemniej jednak doktor Kuczyński, który te obowiązki miał przejąć, robił to po prostu nieudolnie. Nie miał kompetencji przede wszystkim w tym, żeby leczyć tak ciężko chore dzieci w taki sposób, jaki wymyślił sobie doktor Bachański. Bo rzeczywiście konopie często okroć są taką ostatnią deską ratunku dla tych dzieci i tak było w przypadku mojej Oli. Oleńka była leczona konopiami, natomiast tymi siewnymi, tak, tymi, które są legalne, dostępne od ręki, które są niepsychoaktywne, zawierają wysokie dawki CBD. Natomiast no, nie wszystkie dzieci, nie wszyscy pacjenci na samo CBD, mówiąc kolokwialnie, idą. Tak? Niektórym potrzebna jest niewielka dawka tego THC i o to po prostu walczyliśmy, no i niestety się nie udało. Z tego powodu, że doktor Kuczyński odmówił mi nawet trzykrotnie tego, że prosiłam go o zgodę na to leczenie. Mam nawet to na piśmie i to też oczywiście jest jako jeden z dowodów w pozwie zawarte i to pokazuje taką nieudolność tego całego naszego systemu, tak? Bo tak nie powinno być. Jeżeli zwraca się z prośbą o możliwość dokonania wyboru leczenia takie, jakie rzeczywiście dziecku mogłoby pomóc, to taki lekarz powinien, uważam, mieć absolutny obowiązek zgodzić się na to, tak? Tym bardziej, że dysponował na ten temat na pewno wiedzą. Nie wierzę, że nie, więc ktoś po prostu mu zabronił tego robić, tak? I z tego powodu chcę dowieść prawdy, chcę tego, żeby w pewnym stopniu oczywiście jakieś tam będzie odszkodowanie, jeżeli w ogóle wygramy. Odszkodowanie pójdzie na cele statutowe fundacji Ola, której jestem prezesem. Z tych pieniążków, jeżeli je wygramy, to na pewno będę chciała zakupić ekstrakty i po prostu rozdać oczywiście w sposób bardzo, bardzo gdzieś tam kompetentny, tak, w sposób odpowiedni osobom, które najbardziej potrzebują, ponieważ wiemy doskonale, że nie są to tanie rzeczy, a osób, które, no, które nie stać na to, jest też bardzo, bardzo wiele. Więc taki mam plan. Natomiast czy mi to się uda, to wszystko się okaże, ponieważ pewnie proces będzie trwał latami. Oczywiście rozumiemy. No, no cóż, nie pozostaje nam nic więcej, jak tylko życzyć powodzenia na sprawie sądowej. Dziękuję bardzo, na pewno się przyda. Tak,